Siemano, orły, witamy w kolejnym odcinku podcastu Dźwigam Kettle. Dziś jesteśmy tutaj jak zwykle z Rysiem i będziemy mówić o rzeczach różnych. Na wstępie ogłoszenia parafialne. 16 października, Lizbark Warmiński, szkolenie Kettlebells Hardstyle, warsztaty, szkolenie u Rysia. Są jeszcze wolne miejsca, serdecznie zapraszamy do zapisu. 23 października, szkolenie Kettlebells w treningu personalnym, Wrocław, Morskie Oko, również ze mną, serdecznie zapraszam, są jeszcze wolne miejsca również. Z ogłoszeń parafialnych coś jeszcze mamy dodać? Nie. Dobra. Ja witam, witam serdecznie wszystkich. No, sorry, że tak ten... I teraz z ogłoszeń parafialnych ważnych, jedno, którego dotyczy ten odcinek, czyli zawody Kettlebells, które już za rok, a tymczasem zaczynamy eliminację do kettlowych strongmanów. Tak jest. Rysiu, jakby poprowadź, proszę cię w tym momencie. Ruszają kwalifikacje do siłaczy Kettlebells. No i właśnie dlatego chciałbym nagrać ten podcast, żeby wszystkie konkurencje omówić. Na YouTube krąży już film, który pokazuje, jakie będą konkurencje, ale no, na filmie nie widać zasad. Tak, więc nie chciałbym wiemy, omówić nie wiemy zasady jeszcze tych konkurencji. I wszystko będzie też w regulaminie, będzie też opis w poście, ale chciałbym, żeby wszystkie te trzy rzeczy, bo już z doświadczenia wiem, że nie wszyscy czytają do końca, nie wszyscy czytają ze zrozumieniem, dlatego trzy tak. Źródła, Mało żeby nie tego, było niedomówień. mało tego, nie wszyscy nawet oglądają ze zrozumieniem. Tak, no ale wiesz, ludzie są zalatani, praca to tego, Tak, na trening tak, tak. Mają mało czasu i chcą go wykorzystać jak najlepiej, a tu jeszcze trzeba siąść, coś obejrzeć i tak dalej, nie? Jeszcze wziął jakiś Także nudek, wymyślił całkowicie regulamin rozumiem. Pięciostronnicowy, Tak. który trzeba przeczytać. Nie, to będzie króciutki, bo to będzie dotyczył tylko kwalifikacji, wiesz. A regulamin dla ludzi, którzy już się zakwalifikują na zawody, po tych kwalifikacjach ci, co się dostaną, to tylko oni dostaną regulamin pocztą. O, po widzisz. prostu. To bo, nie bo głupie. Tylko im on będzie potrzebny, także nie Tak ma sensu naprawdę, tego faktycznie. utrudniać ani nic. Tak, oni dostaną pocztą, to może od tyłu zaczniemy, bo osoby, które się zakwalifikują do zawodów sierpniowych, dostaną ode mnie paczkę, taki pakiet startowy na pół roku wcześniej, który pomoże im się do tych zawodów przygotować. W tym pakiecie będą opisane już konkurencje, które będą na zawodach, więc z góry będą wiedzieli, co tam będzie. I do czego się przygotować? Tak, do czego się przygotować, bo wiadomo, trzeba programować sobie trening i tak dalej, więc będą mieli szansę, żeby zrobić to jak najlepiej, bo mi zależy na wyniku, no nie ukrywajmy, No wiadomo, no. Widowisko i Jakby wynik, to już więc mówiliśmy jak o tym będą w innym wiedzieli, co podcaście, że będzie, to będzie fajna bitwa, nie? mówiliśmy o tym w innym podcaście, że tutaj przede wszystkim będzie chodziło o to, żeby dźwignąć jak najwięcej. Tak jest. Więc sprzęt będzie dostępny i tak jakby Tak. pewne ułatwienia, jeśli w kwestii Tak, techniki, wszystko będzie opisane w regulaminie, co jest dostępne, co nie, co będzie dozwolone, ale w paczce, w tym pakiecie startowym tam będzie jakaś bluza, będzie koszulka, będzie kettle guard oczywiście, na którym będzie można startować, bo taki sam będzie dostępny na zawodach. Będzie oficjalne zaproszenie na zawody w formie jakiejś pamiątkowej tablicy, takiej, którą będzie można sobie powiesić w klubie, już samo to będzie o fajne. kurde. No 8 taki, osób, tak? Na kategorię. Z każdej kategorii 8 osób. Tak. Trzeba się będzie spiąć. I zaczynając już od tyłu, te kwalifikacje, które potrwają od teraz, w tym tygodniu je uruchomimy. Znaczy nie wiem, kiedy podcast wrzucamy, kiedy podcast... Od dzisiaj, wiesz tak? co, tak jak mówiliśmy, Od to dzisiaj, po, bo tak, wrzucamy od dzisiaj dzisiaj, wszystko, bo jest więc od dzisiaj, niedziela, dzisiaj wleci, wlatuje tak. info, więc już będzie w zasadzie wszystko wiadomo teoretycznie do Tak. czwartku. Więc ten odcinek Tak. jest tak naprawdę w ramach jakby W dniu wytłumaczenia, otwarcia. ułatwienia, jak ktoś woli sobie obejrzeć niż czytać, chociaż lepiej jest zrobić i to, ale Tak, generalnie, tak jak powiedziałeś, nagrywamy ten odcinek na zaś, żeby nie było niedomówień. Więc zgadza się, ten więc odcinek od z dzisiaj kolei się startują pojawi dzisiaj, chyba kwalifikacje. czwartek, jak on się pojawia. Od dzisiaj startują kwalifikacje i potrwają do lutego 2022. Jest to 5 miesięcy zmagań. Jedna rozgrywka co miesiąc, kwalifikacje będą punktowane i będą z nagrodami. Co prawda nagrody nie będą tutaj pieniężne ani i tak dalej, to będą puchary, dyplomy i tak dalej, ale chciałbym, żeby coś z tych kwalifikacji też było, nie to, Rozumiem.
żeby się tylko dostać, ale żeby te pierwsze trzy osoby z każdej kategorii też coś z tego miały na Rozumiem. pamiątkę. Kwalifikacje teraz jeszcze raz co miesiąc, natomiast zadania są co miesiąc te same. Tak, zadania zostają te same, są na filmie, który już krąży w internecie i zaraz je omówimy. Są te same, ale kwalifikacje działają na zasadzie bicia rekordu. Bicia rekordu swojego w tym ćwiczeniu i innych, tak? Bo staram się zazbierać jak najwięcej punktów. Z każdego miesiąca z tych ćwiczeń będę sumował punkty tych zawodników i wygrywają te osoby i dostają się pierwsza ósemka, która nazbiera najwięcej punktów w ciągu tych 5 miesięcy. Rozumiem. Każdy podniesiony kilogram to jeden punkt. Okej. Okej. Sprzęt? Sprzęt jest dozwolony. Dozwolone są buty, dozwolone są pasy, dozwolone są łokcie, kolana, ketle, gwardy. Okej. Zasady strongman. Co chcesz, to zakładasz. Dla Pas. Mnie jest ważny ciężar. Oprócz jednej konkurencji. W jednej konkurencji nie będzie nic dozwolone, w kwalifikacyjnej mówimy to o strict pressy, o strict A czyli pressie, tam nie można nic? Tam będzie na boso, bez żadnych ochraniaczy, okay. Bez niczego. Tylko w tej jednej konkurencji. Tu hands anyhow i bent press mogę wszystko wszędzie założyć. Wszystko jest dozwolone, co tylko sobie tam życzysz. Oczywiście nie można gum i sprężyn, nie? No, Będzie no. wszystko w regulaminie opisane, nie? Nie Bo robiłem już jeszcze bent pressa widziałem w w pasie internecie, nigdy. nie wiem, czy widziałeś takie reklamy, jak sobie goście pod kolana zakładają takie sprężyny. A coś mi świtano. No, to takie niedozwolone będą. Nie, nie, no ten. jesteśmy dorośli, no nie wiadomo, że jeżeli Tak, ktoś chce na opremy tak. założyć i tak dalej, no to chociaż one akurat w tych ćwiczeniach za bardzo nie pomogą, No nie są tu bent press, potrzebne. neopreny. Zastanawiamy pas, czy może coś pomóc. Wiem z doświadczenia, że nie pomaga. Nie pomaga, bo Nie ciężko się pomaga, chyba bo zgiąć, przeszkadza w ciężko pierwszej się fazie, tak, w pierwszej zmieścić, fazie nie? przeszkadza bardzo. No, Samo no. usztywnienie może by coś dało, ale pytanie, czy to nie jest skórka za wyprawkę, nie? Nie, dlatego takie konkurencje wybrałem, że sprzęt jest dozwolony, ale raczej bardziej się Raczej opłaca jak najmniej go mieć. Kettle rozumiem. guard, owszem, jakaś frotka czy coś, bo wiadomo, duży ciężar może bardziej gnieść, ale reszta nie za bardzo tutaj pomaga, nie? Rozumiem. Tak naprawdę nawet buty z podbiciem ciężarowe w tych ćwiczeniach za bardzo nie pomagają. Też nie, no bo to lecisz na twarz po prostu, No, nic tak. nie daje. Co jest jeszcze ważne? W finałach sierpniowych tam będzie 5 ćwiczeń i znajdą się też te. Więc to ćwiczenie tych ćwiczeń nie jest bez sensu, że później musimy je odstawić, Okej. tylko warto je teraz trenować jak najlepiej, bo one też się tam znajdą Takie na mnie zawodach. zastanawia w kontekście wyników, jakby wiadomo, że forma jest dość płynna, więc jak się zdarzy miesiąc, że będziesz miał niższy wynik na przykład niż miałeś poprzedniego, to chyba nie jest, no to jakby nie Nie, no dyskwalifikuje z miejsca, zakładam, że tylko no duży, zdarza się, mniejszy nie tak? będzie, poza tym i tak będzie się liczył total na koniec. Aha. Fajnie jest, wiesz, co miesiąc wygrywać sobie i tak dalej, Tak. ale będzie się liczył ten total na koniec, więc Ostatni trzeba się ten. co miesiąc starać, żeby Czyli jak jak najwięcej tych punktów nazbierać, w jednym ale jak miesiącu teraz weźmiał dzień nie będziesz konia. miał formy, bo coś tam się wydarzy w życiu, jakieś losowe przypadki czy coś, no tak jak teraz wiemy, że Adaś sobie rozwalił bark i wystartuje No. sobie mniejszym ciężarem po prostu, żeby tylko wystartować, No. to nadrobi sobie w następnym Nadrobi w miesiącu. pozostałych miesiącach, Tak, tak. ale trzeba Dobra. wystartować, żeby jakieś te kilogramy Ale tak, nastukać. żeby coś tam, żeby nie Tak. odstawać całkiem, nie? No strasznie jestem ciekawy, kto weźmie udział. Powiem ci, że to jak odpisaliśmy, to mnie najbardziej zastanawia, No. bo to jak się, wiesz, jakby się zgłosili wszyscy ludzie, a słuchajcie, nagrody będą dobre. Nagrody będą solidne. No teraz jeszcze nie chcę mówić, bo mówimy o kwalifikacjach, a nie o zawodach, ale warto. Ale nawet kwalifikacje strasznie mnie ciekawią, no bo to są ćwiczenia, jeszcze biorąc pod uwagę założenia, czyli tam, wiesz, nie będzie jakiegoś ostracyzmu technicznego, to bardzo jestem ciekaw, kto weźmie udział i jakie to będą wyniki, nie? A już nie mówię o zawodach. Fajnie by było, jakby wszystkie te konie z Polski możliwe wzięły udział, bo to było ogromne widowisko, zwłaszcza w tej kategorii, wiesz, powyżej, nie? Jak są No, no takich, bo też no, takich mam Adasiów cichą w Polsce nadzieję na paru to, że jest, nie? no, ciekawe, ile jest takich, którzy w ogóle się nie pokazują, a dźwigają potężne kule, nie? Też właśnie fajnie by było, jakby wyszły te wszystkie potwory z piwnic. No. Myślę, że warto, wiesz, takie zawody odbędą się u nas w Rosji, odbywają się, co prawda, nie takie, jak ja planuję, ale odbywają się w tym starym dźwiganiu, bo oni tam robią różne te techniki push pressy, two hand anyhow,
i tak dalej, bench pressy, ale ja bym chciał to zrobić w starym stylu i myślę, że to będzie pierwszy raz w ogóle od czasów starych siłaczy, tam Samsona i tak dalej, pierwszy raz w ogóle na świecie się odbędą takie zawody. Odbędą się od razu z dość dużą pompą, bo nie ukrywam, że bardzo się staram, żeby to bardzo dobrze wyglądało też, jako widowisko. No i myślę, że jest szansa od początku zaistnieć w czymś nowym, coś, co może będzie później marką samą w sobie, nie? No Rozumiem. Takie są moje marzenia i będę się starał, żeby wszystkie swoje środki kierować tym, żeby te po prostu zawody były, wiesz. No, a Petarda. lubimy dźwigać w Polsce, lubimy siłaczy, bo sama popularność strongmanów mówi o tym, że lubimy patrzeć Tak. na takich ludzi, nie? A Jedyne, tutaj... co mnie jakby, mam wrażenie, że ci ludzie silni u nas w Polsce tak nie do końca chcą się pokazać. Oho, Znaczy, wiesz takie co, mam może gościa. być... Cześć, mała. Cześć. Wiesz co, tata nagrywa, pójdziesz tam jeszcze do mamy na chwilę? Cześć. Cześć, pomachaj Rysiowi. Cześć. Będziesz na YouTubie, wiesz? Leć tam do mamy, leć do mamy. Zrób papa i chodź. Zrób papa i leć do mamy. No, także taka wstawka. Wiesz co, wracając, myślę, że lubią się pokazywać. Chcieliby, myślę? Tylko po tych czasach Pudzianowskiego i tak dalej, jak telewizja zrezygnowała, to nie bardzo mają jak, nie? Ale mówisz o No. strongmanach, czy o tych naszych Tak, o strongmanach, ketlowych? o strongmanach mówię. A ty mówisz o ketlowych, tak? Ja mówię o ketlowych strongmeni, to ja wiem, że Aha. oni jakby ten, tylko że telewizja, tak jak mówisz, telewizja gdzieś tam zrezygnowała i to teraz, żeby się zainteresować, to trzeba, wiesz, w internecie szukać, patrzeć i ten, też uważam, że to powinno wrócić do telewizji, bo ludzie, fakt, że wiesz, był Kurde, to jest Pudzianowski, piękny sport. który cały czas wygrywał, to wiadomo, jak ktoś wygrywa, to się chce oglądać, nie? Potem jakby, no teraz No jest Maciej słuchaj, ale my Kraszkowski, mamy ale... naprawdę potężnych siłaczy w Polsce, jeżeli chodzi o strongman. Jest ich sporo, wiesz. No, ale nie No i ma, mamy... wiesz, nie ma takiego małysza polskiego strongman już, bo No był jak Pudzian. nie, jest Teraz jest, Kieliszkowski, to jest który jest Maty niesamowity. Kieliszkowski, ale jest niesamowity, ale gdzieś tam też z przerwami, no bo tu kontuzja, tam coś tam. No to, ale to wiesz, kontuzja to nie jego wina, No a jest tak, niesamowity. ale... Pojechał po kontuzji teraz na pierwsze zawody po dwóch operacjach i był drugi, nie? No, No, no fakt. to... No. Ale no, też nie wiem, czemu telewizja tego nie pokazuje. Z drugiej strony, jeśli chodzi o naszych ketlowych tak jakby tutaj zawodników, to tak mam wrażenie, że nie wiem, oni tak, wiesz, ludzie wrzucają dużo filmów do internetu, żeby się pokazać, ale ostatecznie na zawodach nie widać tych ludzi nigdy, nie? No nie, no nie wiem, ciężko mi mówić, nie chcę spekulować, może to jest to, że no, Dokładnie. zawody Ale... weryfikują i tak dalej, może się okazać, że na zawodach zrobisz mniej niż na filmie. No dlatego No ja to sami wiemy, z specjalnie ostatnich teraz zawodów mówię, wiesz, co żeby się z wbić Turkami szpilkę działo, troszkę. nie? Wiem, wiem, No. wiem. Dlatego mówię to, żeby właśnie wbić szpilkę, żeby może, wiesz, tak chłopaki, wiesz, może się wezmą, nie? No, liczę na to, bo kurczę, naprawdę mamy niesamowitych To ludzi, no. są tak, niesamowici ludzie po prostu w No. Polsce dźwigają okrutne ciężary i wiesz, tylko żeby chcieli wyjść z tym do ludzi i się pokazać tak naprawdę na zawodach, nie? Bo No. kurde, no to z tego można takie widowisko zrobić. Znaczy ja powiem tak, no kto się zgłosi, no to ten będzie później uważany za najsilniejszego ketlarza w Polsce, nie? Dokładnie, A to jak też ktoś jest się nie jakiś ten, zgłosi, to nie? będzie mówił, że jest silniejszy, no ale Bo kurde, udowodnij. tak, udowodnij, nie? Prawda. No będziesz, rok później będziesz miał szansę udowodnić, Tak nie? To jest. może lepiej od razu. To może lepiej wyjść od razu i od razu Tak. mieć, wiesz, ten zaszczyt, nie? To prawda. No, ale strasznie jestem ciekawy. Strasznie No jestem ja też, ciekawy. bardzo. Zobaczymy, Już jak nawet będzie. tego No dobra, pierwszego słuchaj. rzutu teraz, tych eliminacji, nie? No wiem, że Dobra. jest zainteresowanie, ale zainteresowanie zawsze wszystkim jest. Zobaczymy, jak będzie, Tak. jak już uruchomimy wszystko, No nie? dobra, omówmy tak. Dzisiaj jest niedziela, dzisiaj startujemy z tym, tak? Tak I jest. mamy czas do... Dzisiaj startujemy i mamy czas do końca miesiąca tego. I tak będzie co miesiąc, do końca każdego miesiąca na nagranie w odpowiedni sposób tych ćwiczeń, które są zadane i wysłanie ich do mnie. Okej. Tak, i mamy tam takie ćwiczenie jak strict press,
I ten będzie robiony właśnie bez osprzętu, To jest w czyli musimy zasadzie być na boso, bez strict military ochraniaczy. press, czyli takie Tak, czysto military press, żołnierskie, tak. żeby to będą Czysto te ćwiczenia, będą żołnierskie. gdzieś tu wrzucone, będą leciały ten filmik twój. Tak, i słuchaj, no jesteśmy przy tym strict pressie, bo to omówmy sobie go. On jest w dwóch kategoriach, i poniżej 100 i powyżej 100 kg u facetów. Są pytania, widziałem na grupie Dźwigam Kettle, czy będą kobiety. Staram się, żeby były. Tak na 80-90% powiedzmy, już wiem, że będą. I kwalifikacje do nich po prostu pokażą się troszkę później, ćwiczenia. Będą krótsze. Bo kobiet aż tylu nie jest, tyle nie jest, które tyle dźwigają. Które... Będzie jedna kategoria open, jeżeli się pokaże, więc te ćwiczenia dla nich pokażą się troszkę później, ale warto się szykować, bo Rozumiem. najprawdopodobniej będą. Bardzo bym chciał. Bo no, Dobra. jak wiesz, no, mamy kilka takich w Polsce, które dźwigają potężne ciężary. No Nie? tak, dlatego No, właśnie to też mamy by takie, było na które co tam popatrzeć. presują potężne ciężary. No, No. to słuchajcie. Military press, ja mam taki przyrząd, gadżet tutaj, sobie przygotowałem, który pokaże, jak będę oceniał filmy. Na każdy film, który będzie od przodu nagrany, będę nakładał nakładkę z linią pionową, która będzie przebiegała od czubka głowy do pięt zawodnika przez środek ciała i będzie dozwolony odchył tylko odległość oka. O Więc odległość oka. odległość oka zawodnika. A, to więc i tak jeżeli sporo. tak, Bałem się, to że jest mniej. dość, to jest dość sporo. No długo o tym myślałem, bo chciałem dać w ogóle zerową, ale jest to chyba niemożliwe na dzień dzisiejszy. Zobaczymy, jak będzie później. Ale no, odległość oka, kiedy presujemy, to jest naprawdę nieduża, nie? Bo No to jest tak. jakieś 3 centymetry, nie? Okej, Także nie będzie czyli tam można gdzieś poza. do granicy oka mogę. Do granicy oka, tak. Nie będzie można poza oko wyjść Okej. w odgięciu, nie? Okej. Także to jest dozwolone, to już nie. Okej. Nie? I myślę, że to jest wystarczające, żeby zweryfikować, czy ktoś jest naprawdę silny. Wiadomo, że ciężary już nie pójdą takie jak w innych presach, których można się odgiąć. Tym bardziej, że tutaj następna ważna rzecz, stoimy na baczność, pięty są złączone ze sobą, nie można ich oderwać. Wolna ręka musi przylegać do ciała na baczność wzdłuż ciała i nie może się oderwać ani na milimetr przez całą próbę. Aha, wolna ręka Startujemy, musi być przyklejona. musi być przyklejona. Okej. Stare zasady starych siłaczy. O, to Co zmienia prawda dużo. troszkę, tak, co prawda troszkę tutaj ułatwiamy, bo możemy się odgiąć, oni nie mogli się odginać. W A mogę ogóle. mieć rękę przyklejoną i zaciśniętą pięść? Możesz, tak, ma dotykać ciała, ma być przyklejona. Czyli nie A mogę, może być zaciśnięta pięść, ale ręka ma cisnąć do ciała, nie może się odkleić przez całą próbę. Tylko odkleić, nie Startujemy. mogę, mogę zgiąć, mogę zacisnąć pięść, ale Tak, nie mogę tak, tak, odkleić. tak. Możesz ją położyć na biodrze nawet i docisnąć. No. No, ale ma przylegać do ciała, z boku Rozumiem. ciała, tak? Dobra. Następna rzecz, no tak jak w każdym presie, startujemy z pięścią spod brody. Tak, że pięść musi być pod brodą. Pełne wyciśnięcie, krótka pauza, wracamy i odstawiamy. Nagranie musi być zrobione całkowicie z przodu, tak żebym ja mógł to ocenić, tak? Bo jak będzie troszkę pod kątem, to już będzie ciężko zweryfikować, czy odchył był duży, czy mały. Także idealnie od przodu nagranie musi być zrobione. Okej. Taki tip ode mnie dla zawodników, jak będziecie to trenować, to sprawdza się naklejenie sobie w klubie linii na lustrze i trenować sobie to presowanie przed lustrem na tej linii. Będziecie widzieli, ile się odchylacie, jak poprawiać technikę i tak dalej. Bardzo fajnie się to sprawdza. No Zastanawiam ostatnio mnie. wrzucałem sobie tego presa z nagrań, co robiłem, to zrobiłem tam 40, co przy mojej wadze i przy tej kontuzji teraz, to myślę, że całkiem niezły wynik jest, nie? No I jest, powiem ci, serio że jest ciężkie. ja mam Wycisnąłem, presa. ale myślę, że nie robiłem teraz tak dla próby. No. I Ja mam zrobiłem presa 4. 56 na prawą, takiego wiesz, no, odginanego mocniej trochę, No. a 40 było mi ciężko zrobić, nie? Tutaj z Ja tripsem na 40 przykład. wycisnąłem, ale to nie zaliczyłem. Na pewno tam było więcej odgięcia. Dwa, że przede wszystkim wolną rękę sobie wystawiłem do boku i robiłem nią to, co normalnie robię No, przy to presie, już więc. tak, to ona bardzo dużo pomaga, nie? Bardzo. Na A baczność, jak dwa, ręka jest że. przyklejona, Ale to jest bardzo zastanawia mnie ciężko. taki jeden temat. Może niekoniecznie w mojej kwestii, ale w moim przypadku.
ale powyżej pewnej wagi możesz utrzymać kręgosłup dalej prosty, ale możesz potrzebować, tak jak w swingu, odchylić się od pionu zestawów skokowych. Rozumiesz, bo jak wystawiasz rękę do boku, to byś się przewrócił, jakby bo cię kula ściągnie. Rozumiesz, o co mi chodzi? Słuchaj, żeby znaleźć środek ciężkości. Ja wiem, na tym to polega, no to trzeba trenować stopy, wszystko i tak dalej, żeby się stopami zaprzeć. Okej, żeby się, dobra. No nie było żadnej taryfy ulgowej kiedyś, gruby, chudy i tak dalej, zasady były proste, nie wolno było się w ogóle odgiąć. Rozumiem. Także po prostu podniesiesz mniejsze. Rozumiem, no dobra. Będziesz później miesiąc trenował, żeby za miesiąc dodać sobie 2 kilogramy czy ileś, nie? To się da wytrenować, bo i stopy, no tak, wiesz, tak, tak, no bo stopę pięty możesz muszą być złączone, wzmocnić. Ale jeżeli rozszerzysz palce na zewnątrz, a pięty będą złączone, to tymi palcami można manipulować. Bo właśnie pięty właśnie mogą być odpięcie. Złączone, ale kwestia pięty palce... muszą być złączone, a Tak? palce nie muszą. A palce mogą być jak szeroko chcę. Tak, to widać na filmiku, który wrzuciłem, że ja palce mam szeroko, a pięty są złączone. Dobra. No dobra. W ogóle złączone pięty, tak jak w trójboju, wiesz, jak we wszystkim w ciągu, w przysiadzie i tak dalej, łączenie pięt i ściskanie ich do siebie aktywuje pośladki fajne, one bardzo pomagają w tym presie, nie? No. Samo No dociśnięcie dobra. Pięt już spina tyłek, nie? No tak. Także no to tyle, no i robimy tylko jedną stronę lepszą. Nie musimy na Czyli dwie. nie trzeba na dwie. Tak, jedna strona. Okej. Czy jakieś masz pytania tutaj? Nie, dla mnie jest wszystko jasne, nie? Bardziej to by trzeba było popytać jeszcze innych ludzi. Dla mnie no, proste zadanie. Wręcz niesamowicie proste. No to będzie w regulaminie szczegółowo jeszcze opisane wszystko punkt po punkcie, ale chciałem właśnie pogadać, bo no, tak, jak się czyli mówi, to lepiej. Podsumowując, tam odgięcie na szerokość, na odległość oka, pięty złączone i nie Może można jeszcze się... dlaczego odległość oka, bo jakieś odgięcie chciałem dać w tych pierwszych kwalifikacjach, a ciężko by było Nie odmierzać da to w rady. centymetrach. Dwa, nie da, Ciężko nie... by było w centymetrach odmierzać, wiesz dlaczego? Bo w różnych odległościach ludzie staną od obiektywu. No właśnie. Te centymetry już się zmieniają, a oko to oko zawsze i No. ja będę mógł to ocenić, jeżeli nałożę sobie, wiesz, nakładkę, Poza linię tym na jakby film. nie da się tego wykonać tak, żebyś, wiesz, nie drgnął, nie? Żebyś nie No, na podobno centymetr. kiedyś wykonywano tak. Jest Wiesz, ja zawsze minimalne. przy 40 się tam odgiąłem na pół oka, No. więc podejrzewam, że tam jakbym wziął 32, to bym nie drgnął, nie? No. To jest kwestia ciężaru. No wiadomo, że chcemy jak największy podnieść, więc dlatego mamy ten zapas tego oka, nie? No. No dobra. Ale no tutaj potężne ciężary nie będą w tej konkurencji, no bo nie, też nie o to chodzi, nie? No nie, no Tutaj już tak. 40 naprawdę wzbudza podziw, myślę. No 40 to jest sporo, mówię, ja No zrobiłem, ja mówię, ale ja mam minimalne na odgięcie prawą gdzieś tam. PR 56 przy wadze 80 kg, a 40 było mi ciężko zrobić, nie? No ja mówię, też podchodziłem i to było, na pewno tam było odgięcie. W normalnych warunkach bym sobie zaliczył, ale tak pod wymagania te eliminacyjne to nie było zaliczone na pewno. No dobra. No fajnie, bo to wiesz, będzie nas wszystkich rozwijało w fajnym kierunku też, nie? Ja Samotrenowanie już tego. mam plan pewien na to, jak nad tym pracować właśnie, bo tam to jest specyficzny na tyle, że wszystkie trzy, jakby każdy sticking point, który się pojawia w presie z trzech, to no każdy jakby zyskuje na trudności, nie? Bo o ile w Tak, zwykłym tak, tak, presie tak, tak, dokładnie. jest opcja gdzieś tam ominięcia tego, jakoś oszukania. No tutaj właśnie oczywiście jeszcze fajnie, że tu mówisz, mi się przypomniało, nie ma w ogóle żadnej mowy o żadnym ugięciu kolan, chociażby na chwilę obniżenia ketla przed startem i tak dalej, Tak, tak? tak, tak, Z tak, tak. martwego punktu ketel startuje i może iść tylko w górę. No, nie ma... Nie Nie ma może ani o milimetr się cofnąć, żeby zrobić zamach jakikolwiek, nie? No. Nie możesz wbić się biodrem pod ciężar, nie? W ogóle nic, w ogóle jesteśmy No. nieruchomo na baczność i presujemy w górę. No. To będzie ciekawe. Także bardzo bym prosił zawodników, żeby zwracali na to uwagę, żeby później nie mieli pretensji, że film został odrzucony, albo będzie poprawka jakaś, albo coś, bo zakładam, że będę dawał na przykład tam 3 dni na poprawkę, czy coś takiego, bo zakładam, że no... No tak. No.
Widziałem też już jakieś tam próby, nie? Na przykład i można być idealnie prostym do odcinka piersiowego, a widziałem, wiesz, Tak. srogie odgięcia z piersiowego, nie? Tak, no i ręce lubią uciekać, bo widziałem, że no, czy na przykład pięty się rozłączają zawodnikom, bo widziałem próby, jak sobie No, 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 rzucali. no, no. Kumam. Ale też widziałem, że te ciężary będą bardzo, bardzo fajne, przyzwoite, nie? No, Fajne. słuchaj, O ile muszą. wystartują ci, co wrzucali próby, mam nadzieję, że tak, bo srodzy są. No zobaczymy, Tak. mówię, to jest największa jakby ciekawość tego całego, tego, kto to tam się w końcu ostatecznie wystartuje, nie? Dobra, mamy to i w kwalifikacjach w obu kategoriach i do 100 i powyżej 100 kg jest to samo ćwiczenie. Drugim ćwiczeniem do 100 kg jest two hand anyhow. Tak. Tu jest dozwolony skrzęt i zaczynając od początku, pierwszy ciężar możesz rzucić obojętnie jaką techniką nad głowę. Czyli Możesz stać dowolnie. To może turkiem. być bent, to może być turek, cokolwiek. To jest obojętnie. Także obojętnie jak ma się znaleźć na overhead nad głową, blokujesz łokieć i od tego momentu zaczyna się twoje two hand anyhow. Co prawda, wiesz, no nie możesz sobie ze stojaka jakiegoś wysokiego wziąć, wiadomo, musisz to z ziemi podnieść, nie? No rozumiem. Normalne, tak. I Czyli zaczyna się tu, no. dowolna technika, jak no byle to było podniesione przez ciebie, tak? Ma być podniesione przez ciebie i jedną ręką, bo to też I ważne. aha, Tak. czyli nie mogę sobie Tak. na przykład... Na clean, na przykład na rak możesz zarzucić dwoma, ale od tego momentu już, jeżeli chcesz Na wypresować, no głowę to musisz jedną to rączkę. jedną, tak, jedną ręką. Okej, dobra. I tu jest ważny drugi ciężar, tak, bo cały, jak to się już w szczegółach tkwi, cały szkopuł. Diabeł tkwi w szczegółach. Diabeł, nie? Diabeł, tak. Chodzi o to, że drugi ciężar musi być podniesiony siłowo z ziemi bicepsem. Nie możemy Dobra. podrzucać kolanem. Możemy zejść Rozumiem. overhead do przysiadu, bickiem zrobić tak, jak ja to robię na filmie, który właśnie leci, wybickować sobie siłowo, wstać i wypresować albo podrzucić dalej i tak Przepraszam cię dalej. na chwilę. No. Czekaj. Kochanie, idź do mamusi na razie, dobra? Tak, musi być kula i wystarczyło, trzeba łapać kula i daje taka kula. Taka kula. Ona wie, o co chodzi, nie? Tatuś, musi być tak. Taka kula. I musi być taka kula. I musi być tak. Kula. Musi być kula, tak. No. To ważne. Sorry, ale... dobra. Czyli tak. No i drugi musi być pierwszy. Zbiskowany. I teraz właśnie, a propos tego bickowania, bo tak, nie mogę kolanem sobie pomóc. Ale bickowania opcje są dwie. Mogę zaprzeć się na dole Możesz o to kolano. Zrobić. Tak, tak. No to właśnie zacząłem mówić, nie? No. Taka kula nam przeszkodziła. Taka kula. Musi być kula. Schodzisz overhead, załóżmy, w dół, łapiesz drugi ciężar i możesz go oprzeć sobie łokieć o kolano i wybickować. I wtedy wstajesz. Albo druga rzecz, schodzisz overhead na prostą rękę, zabierasz i stojąc Stojąc robisz bickiem. biceps, tak, bickiem siłowo Okej. podnosisz sobie. I to są tylko dwie możliwości, nie ma innych. I dobra, i musi być zbickowany, ale potem nad głowę nie muszę presować. Później Mogę już nad go... głowę nie musisz presować, możesz podrzucić. Może być push press. Masz, tak, tak. Okej. Także nie ma żadnego, drugi ciężar nie może być ze swinga, nie może być z kolana podrzucany i tak dalej, musi być siłowo podniesiony. Rozumiem. No dobra. To też myślę, dość że to proste w proste, zasadzie. nie? Tak, myślę, że to proste jest. Jakby No. I to jedyne, jest mówię. Kategoria do 100 kg, a powyżej 100 kg drugim ćwiczeniem jest bent press. I tu też wszystkie ochraniacze, wszystkie jakieś tam frotki, niefrotki, kettle guardy, pasy i tak dalej są dozwolone. A bent press to wiadomo, no. Do pozycji rack możesz zarzucić sobie dwoma rękoma, Raz nad później głowę puszczasz już. I dalej to już bent press, wiadomo, musi być technika w zasadzie widoczna. Dowolna, nie? W sensie, Tak, jeżeli ale ktoś musi być robi... widać, że to jest bent press, że ty schodzisz pod ciężar, a nie... No dobra, a side press? Czyli to jest takie pół na pół. To co no wtedy? To właśnie to już nie jest bent press, tak? Musi być zejście w dół mocne. Bo aha. Cypress, wiesz, można się w ogóle prawie nie odwieźć, możesz się skręcić troszkę i sobie, wiesz, parę stopni odejść tylko, nie? Ale No zakładam, ale to już że i nie tak, jest... żeby podnieść duży ciężar, to i tak trzeba będzie tego benta zrobić, nie?
W sensie przynajmniej częściowo, ale właśnie jak się zapatrujesz na to, że gdzieś będzie docisk, nie? Bo jestem przekonany, że w większości że przypadków będzie. Na 100%. No słuchaj, no w Bencie zasada jest prosta. No schodzisz, dopóki łokcia nie wyprostujesz, tak? No, tylko że chodzi mi o I to, że dopiero wiesz. później wstajesz ciałem na prostym łokciu, nie ma żadnego tam Tak. Tylko mi chodzi presowania, o. dociskania. Tak, chodzi mi o docisk w kwestii takiej, że no mówię, jak będą na 100% będzie tak, że będą robić bęty, będzie dużo zejścia pod ciężar, ale końcówki pewnie będą dociskane, wiesz, do prosty łokcia będą siłowe. No właśnie wtedy? Powinno być zejście, aż wyprostujesz łokieć i dopiero wstajesz, nie? No ja To rozumiem. Powinno być płynne. Moim zdaniem, nie? Schodzisz, masz prosty i dopiero możesz wejść. Tak? A nie, że schodzisz, koniec, dopchniesz. To znaczy czasami i ta sytuacja może się zdarzyć, że dopchniesz i dopiero wstają, ale może też być tak, że będzie równocześnie i kula szła w górę i oni w dół. A no to dobrze. I to już jest side press. To już nie jest bench press wtedy. No nie, bo zależy od pozycji też, nie? W sensie bo różnica techniczna między side pressem a bench pressem jeżeli schodzisz w dół, oprzesz się łokciem o przeciwległą nogę, już jesteś tak nisko i tak dalej, to nie jest side press. No to już będzie do pewnego momentu bliżej bench pressa, ale jakby techniczne założenie jest takie, że w side i kula idzie w górę i ty się odpychasz przy rotacji podobnej, a w bench pressie tylko ty się odpychasz od kuli, nie? Tak, no kula natomiast, ma być martwa. Natomiast w praktyce no, wychodzi, tak, wiesz, różne chocki, wiesz, klocki. Tak, ale no to już tutaj więc nie będziemy przesadzać. No właśnie, czy tutaj możemy będzie... Sobie, to nie, będzie, to ja ciebie nie zrozumiałem, to już teraz wiem, o co ci chodzi. Nie, tak, to jeżeli ktoś sobie tak będzie dopychał w trakcie, że kula idzie w górę, on idzie w dół, no to spoko, nie? Tylko to musi być dla mnie ewidentnie widoczne, że on że to jest zgięcie, robi. Że to nie jest tak, jakiś tam... Tak, to jest zgięcie, tak, a nie, że on się troszkę odegnie i sobie wypresuje, nie? Czyli, że może być, ale inaczej, no nie da się wypresować tyle, co w sidepressem czy bentpressem. Dlatego ja się tutaj nie przejmuję, bo nie da się wypresować rozumiem. Takiego ciężaru, nie? No okej. No dobra. No ja mogę sobie też wypresować mi, tam 40-48, ale jak chcę zrobić 64, no to muszę robić benta, nie? No tak. Chodzi mi o to, że nawet załóżmy, że ktoś nie umie benta, ale chce wystartować. No bo może tak się zdarzyć, albo ja jest piekielnie silny, wiesz, i zrobi coś takiego, co będzie bliżej presa. I powie, to jakby, no wiadomo, że ten wynik nie będzie taki jak w przybętach. Ale to już jakby jest jego strata w stosunku tak, do rywali, strata, ale zaliczone jakby to będzie, nie? No, tak, to też jest dość, najbardziej. Dość istotne, się wydaje, nie? Żeby to wiedzieli, nie? Tak, no później będzie miał miesiąc, żeby się pouczyć benta, no bo jeżeli będzie chciał zrobić lepszy wynik, no to będzie musiał. No tak. Po prostu, no. Nie, myślę, że no jesteśmy na tyle ogarnięci i tyle to już czasu robimy wszystko, że będziemy widzieli, co widzimy na ekranie, nie? No tak. Dobra. To chyba jasne, nie? Tak, no to dość, mówię, teraz następna rzecz. Po wysłaniu tych filmów wszystkich do mnie, po ocenieniu ich przeze mnie, nie wiem, ilu będzie zawodników, ale załóżmy, że zawodników jest 20. No. Pierwsza dziesiątka filmów będzie złożona w jeden duży film. Będą na ten film naniesione te linie i tak dalej. I co miesiąc pokaże się ten film w mediach społecznościowych. Z najlepszą dziesiątką z danego miesiąca. Zestaw, tak? Zestaw, tak. A czy z najlepszą dziesiątką, czy właśnie, bo zależy ilu będzie kategorii. Zawodników, nie? Z każdej kategorii, ale najlepsza dziesiątka, jak będzie mniej w kategorii, no to wszyscy się dobra. Pokażą, nie? No. Rozumiem. A jakby było po prostu, w kategorii nie? 20, to i tak tylko 10 najlepszych to, wyników. To wtedy tylko 10 i co miesiąc pokaże się lista z wynikami, żeby wiedzieli, reszta wiedziała, gdzie jest, czy brakło im kilogram, czy ileś i tak dalej. Rozumiem. Nie? Chociaż już po filmie będą widzieli, jakie są wyniki, nie? Rozumiem. Ale będą widzieli punktację, ile mają tych punktów z miesiąca na miesiąc i tak dalej. Także będzie wiadomo już, wiesz, no praktycznie na koniec, przed ostatnim filmem będzie wiadomo, kto prowadzi, ile komu brakuje i tak dalej. Mhm. Ale chciałbym, żeby widownia też wiedziała wszystko, nie? No tak, nie tak, tylko tak, ci tak. Zawodnicy. Żeby się cały czas coś działo, nie? Rozumiem. To będzie ciekawe. To będzie bardzo ciekawe.
No dobra, czy co nam zostało jeszcze do omówienia w takim razie? Co nam zostało? Nie wiem, no myślę, że tutaj to już chyba wszystko, jeżeli chodzi o te kwalifikacje. No. Zasady ćwiczeń mamy, co wolno, tak, co nie wolno mamy. Wszystko będzie opisane dokładnie jeszcze i w regulaminie, i w postach. Mhm. No. Czyli startujemy dziś. Dziś jest niedziela. Tak. Ten odcinek. W dniu, kiedy się ten film pokazuje. Tak, a ten odcinek będzie, myślę, że właśnie w czwartek dopuścimy, żeby tam znaczy, się do czwartku to tam przeżarło wszystko. Tak. Nie. Tak, no bo ty jeszcze będziesz tam troszkę go składał, nie? To akurat najmniej roboty, szczerze powiedziawszy. No i co? I startujemy, mamy październik i do końca lutego się bijemy. Na początku marca, czy tam pod koniec lutego, zależy jak szybko te filmy będą do mnie przesłane. Opublikuję końcowe wyniki, roześlę nagrody i później w ciągu miesiąca, do końca marca, wszyscy ci zawodnicy, którzy się zakwalifikują, dostaną ode mnie te pakiety startowe. Tam będzie i zaproszenie, i regulamin, i te gadżety wszystkie i tak dalej, nie? Dobra. No i później zawody? Spotykamy się w sierpniu. W sierpniu. No. Co ważne, widzisz, bo ostatnio o tym mówiliśmy jeszcze, ale tu no. Myślę, że powinniśmy jeszcze powiedzieć, bo nie wszyscy może słuchali tamten podcast, bo on był o wszystkim, a nie tylko o tym. Ważna rzecz, że na sierpniowych zawodach jedno z konkurencji będzie snatch. To dla wszystkich siłaczy, którzy... Dla tych siłaczy. Tak, dla wszystkich siłaczy, którzy nie dźwigają kettle, ale są silni i chcieliby wziąć w tym udział, to trzeba ich uprzedzić, że muszą snatcha trenować. Bo nie będzie tylko podnoszenie na raz, ale będzie też jedno z konkurencji będzie snatch. A możesz zdradzić będzie snatch na dłużej... Znaczy, na dużej kuli, bo to będzie jakby... Na dużej kuli, no zakładam, że 40 to będzie minimum. Okay. I 40 będzie minimum i to będzie minimum w twojej kategorii, w lżejszej. Ale nie będzie to długi snatch, nie? Bo to no tak, prawdopodobnie tak podejrzewam, będą 3 minuty. Bo to też nie o to jakby chodzi, żeby też wszyscy zrobili ten snatch z 10-minutowy, nie? Tylko... Tak, ja bym chciał, bardzo bym chciał, żeby się pojawili jacyś strongmeni, jeżeli będą mieli ochotę wystartować i tak dalej, ale to są zawody dla siłaczy, którzy siłują się na kulach. Więc ten snatch ma spowodować to, żeby inni pokochali kulę i tego snatcha uczyli się robić, żeby docenić tak, kulę. Tak. No. A nie, żeby przyszli a sobie naszych, z innego, żeby jakby też tego z innej snatcha dyscypliny. Na cięższym poćwiczyli. Tak. No bo nie ukrywajmy, wiesz, nie trzeba mieć jakiejś tam techniki, jakby pojawił się taki Mateusz Kieliszkowski. No tak. To on sobie po prostu te kule podniesie, tak? Dlatego no oni, tak, przyjdzie, niektórzy, dźwignie dlatego pójdzie. Niektórzy mówią, że jaki tam problem w tych kulach dźwigać. No tylko zrób to tak jak my. Zrób to zgodnie z pewnymi wyznacznikami technicznymi. Tak. Ale już nawet pomijając, bo wcale nie ma za dużo wyznaczników technicznych, umówmy się, no nie będzie, ma być ciężar duży. Tak. A ten snatch jakby jest taką barierą, powiedzmy, wpisową, nie? Że jest, no tam inaczej, snatcha możesz sobie robić rwanie jak chcesz, ciężką kulą, ale prawdopodobnie nie zrobisz go tyle razy, ile byś je zrobił, jakbyś to zrobił dobrze. Jakbyś robił więc, technicznie dobrze, dokładnie. Więc jest to uczciwe zadanie, które... sprawi, że no jeżeli nawet będziesz chciał się przerzucić z jakiejś konkurencji, w której teoretycznie powinieneś zamieść, to będziesz musiał gdzieś tam pamiętać o tym, nie? Żeby się przygotować w tej kwestii. Że to cardio będzie. Fajnie by było. Mam nadzieję, że jacyś właśnie znajdą się odważni, nie? To no, było bardzo nadzieję. Ciekawe. No ja liczę na duże widowisko, także im silniejsi ludzie, tym lepiej. Trzeba A to puścić. Z otwartymi rękoma, jak swoich. Trzeba puścić to. Słuchaj, na jeszcze jedna rzecz właśnie mi się przypomniała. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, może nie odnośnie kwalifikacji, tylko samych zawodów, bo tam będzie 5 konkurencji. Opisane będą dla zawodników, którzy się zakwalifikują w tych pakietach startowych te konkurencje, ale jedna nie będzie opisana, bo będzie konkurencja niespodzianka. Tak jak to w Strongman jest, oni jadą gdzieś tam na zawody i tak dalej, mają wszystkie opisane, a jedną nie wiedzą. Która to będzie, które znają, nie? Tylko nie wiedzą. Rozumiem. Nie wiedzą jaka to będzie. Żeby musieli się też szykować pod wszystkie inne w treningu, nie? Mhm.
No dobra. Powiedz mi, wrzucałeś info na Strongman Polska? Te filmiki? Nie jeszcze, bo czekam, aż wydarzenie uruchomię wszystko i wtedy, nie? Aha, Rzucałem już tylko zajawki na silnych, najsilniejsi i tak dalej do chłopaków tam. No. Ale będziemy udostępniać, jak już się. No dzisiaj. No, tak. Trzeba no wszędzie to wrzucić, żeby jak liczę najwięcej na to ludzi właśnie, widziało. że oglądający, zainteresowani po prostu, że będą to udostępniać, ile wlezie, gdzie się da. Nie? Spamujcie. Też mamy spamujcie, tak, bo może akurat z mamy innych nadzieję, środowisk mamy ludzie będą prośbę chcieli i wystartować. zachęcamy tak do spamowania tym i puszczania info jak najszerzej, bo im więcej ludzi się dowie, tym większe widowisko prawdopodobnie Dokładnie. będzie, no bo mówię, I zabawa lepsza. No i... chcemy wyciągnąć te wszystkie dziki z piwnic, nie? Dokładnie. My jesteśmy od tego, żeby promować akurat, wiesz, sport, tym się zajmujemy, jest ten sport kulowy, ale Dokładnie. fajnie będzie, jak się pojawią jacyś stromeni czy jacyś inni, którzy będą Bardzo chcieli fajnie by było. spróbować się na tych kulkach podźwigać i kto wie, Tak może ich jest. zarazimy. Anusz Widelec, no, Anusz Tak, Widelec, tym dokładnie. bardziej, że snatch w tej formie, która jakby Tak, prawdopodobnie bo to nie jest, wystąpi. wiesz, 24 kilo 10 minut, No, tylko tylko tu będzie masz srogą potężna kula, to kulę, będzie, tak, tak, którą masz dokładnie. jak najwięcej razy wyrwać. I sam jestem ciekawy, bo ja, wiesz, bo ja wolę w tę stronę na przykład, nie? Niż się tam bawić z jakąś kurwa małą kulką i w sensie robię to, no bo jakby tego wymaga mój ten, ale mój sport Nie, no robisz najczęściej. to, bo to też jest fajne, ale wiesz, no dla mnie też fajniejsze jest tą większą kulkę No, pożyczyć. ty to powiedziałeś. Ale... Dobra, niech tam będzie na mnie. Nie, zdecydowanie wolę machać 40, mniej razy zrobić, o wiele lepiej się wtedy, i nawet wiesz, w okresie czasu jakieś sprinty i lepiej się czuję wtedy, niż jak mam machać 24 bez odkładania. No, tym bardziej, że wiesz, że jak sobie ten trening urozmaicisz, oprócz tych snatchy, zrobisz jakieś bieganie, sprinty czy coś tam, to później ta 24 i tak lata, nie? No dokładnie. No. No A w dobra. odwrotną stronę, niekoniecznie. Tak. Nie, No, srogą tak. kulą to trzeba machać po prostu, Tak, żeby to machać, trzeba machać, nie? trzeba machać srogą kulą, To żeby jest machać srogą jak kulą. z presem, żeby Albo wyciskać posyłkę dużo, muszę trzeba... zrobić. Ty. Tak, jak z presem to jest, żeby wyciskać dużo, trzeba wyciskać dużo. Tak. No i tak samo jest właśnie, żeby machać srogą Jak kulą, trzeba machać srogą z kulą. kredytem, żeby wziąć duży kredyt, musisz udowodnić, że dużo zarabiasz. To ma sens, nie? Tak. Ej, ale trzeba No, bo... pomyśleć nad, a propos nad, nad koszulkami grupowymi, srogie kule, milordzie. Tak, srogie kule, milordzie. No, my mamy, u mnie z dziećmi mamy coś takiego, że zawsze się walnie jakąś głupotę, jakiś tekst, wiesz, No. jakąś głupawka jakaś jest albo coś, to dziewczyny to zapisują, nie? Bo No. mamy zamiar wypuścić taką koszulkę z tymi wszystkimi tekstami, nie? Niektóre są takie po prostu, że to jak tylko coś padnie na treningu, coś tego, to już Inga, Angelika biegną do telefonu gdzieś tam i Żeby zapisują, nie? zapisać. Tak, żeby nie zapomnieć. To ja chcę tą koszulkę. No, myślę, że już niedługo. No i srogie kula, milordzie, też jest fajne. Srogie kule, milordzie. Już mam ten, mam już pomysł na rysunek w ogóle na tą koszulkę, nie? Ja też. Ale chyba nie będę publicznie tego. Ale czekaj, tylko muszę kogoś wymyślić, kto by mi to narysował fajnie. Dobra, kogoś znajdę. Kogoś wymyślę. No dobra, bo zaczynamy gadać o innych rzeczach, a miało Tak, być tylko dokładnie. o kwalifikacjach. Miało być krótko, Także zwięźle i na zapraszamy temat. serdecznie. Od dzisiaj startujemy. Liczymy na to, że będzie dużo. W każdej chwili do kwalifikacji można się dołączyć. Nie trzeba w tym miesiącu, ale wiadomo, że z tego miesiąca punkty już uciekają. Te kilogramy, a ciężko będzie nadrobić Ciężko tak nadgonić będzie, naprawdę, nie? więc lepiej od razu wystartować sobie na mniejszych nawet, ale Cokolwiek żeby sobie zrobić, ale... wystartować, że tak, żeby jakieś te punkty już mieć, nie? Żeby podgonić, A tak później jest. z miesiąca na miesiąc sobie gonić. No i to jest, myślę, że świetny trening, bo to jest rok programowanego treningu pod coś. Myślę, że to pomoże we wszystkim, bo to są takie ćwiczenia, On które tak, on pomogą jest... wszystkim. To jest tak zwane GPP w dalszym ciągu, mi się Tak, wydaje. tak. Nie. Fakt, że niektóre... Ale nie, bo bent press,
To są ćwiczenia tureckie, to jest GPP. No, nie? No, Bend słuchaj, press, no, żeby... bend press jak dużo robisz, to tak się naprawdę, przekłada na żeby wszystko, do nie? tego two hands and hold, ten ciężar sobie wynieść duży, to niektórzy będą musieli go turkiem wstać. No chociażby, więc nie? tego turka też trzeba ćwiczyć. Także no, 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 z każdym tym ćwiczeniem można tak robić. Ten press stricte też pomoże presować wszystkie inne rzeczy, nie? We wszystkim No, no, pomoże. no. No, siła wzrośnie bardzo po takim roku wypresowania, nie? Dokładnie. Także myślę, że ułożone to jest fajnie pod to, żeby w ogóle się też rozwijać, nie tylko żeby wystartować, tylko żeby się rozwijać, nie? Tak No jest. i przede wszystkim dużo osób jest takich, wiem z doświadczenia, że nie mają jakiegoś celu w treningu, więc dajemy im taki cel, macie, bierzcie, No bierzcie i tak. jedzcie. Bierzcie, bierzcie jedzcie z tego wszystko. Tak, bierzcie Właśnie i mnie ćwiczcie taka to myśl wszyscy, naszła, że albo będę... wiem, to są zawody dla was, które się dla was organizuje. Właśnie mnie taka myśl naszła, że będę musiał jakąś oponę zrobić, albo załatwić, albo materac, albo coś do rzucania tych ciężkich kul, bo ostatnio No. zadzwoniła ta pani, co wynajmuje, ona mieszka nad nami, jakby nie, tak kawałek, W bo tam sensie, jest że... mieszkanie po drodze, lokal jeszcze i że panie Łukaszu, bo tam wy tak rzucacie, to cały budynek się trzęsie, a tam sobie przypomnieliśmy z mężem, że tam jest tylko 300, tam 7 centymetrów wylewki wylane i czy aby na pewno tym kafelkom nic się nie stanie, co tam są wyłożone. Ja mówię, nie, spokojnie, tam jest 4 centymetry, jest dwa dechy, dwa gumy, także to tylko takie stąpnięcie, ale podłoga jest nieuszkodzona, nie? Ostatnio mi spadło 72 kilo tam, no tam ten, tylko A tam nic się się nie przejmujesz, wydarzyło. Adaś w mieszkaniu rzucaj, co? Adaś, no, w mieszkaniu rzucaj. Się dziwi, że sąsiedzi się wkurzają. Szafki rozwalaj i żyje i nic mu nie jest. Chociaż no, ostatnio nie skończył na tym dobrze. No nie, ale widzę już tam. Już ale to już tam. Widziałem, że tam się chyba nakręcił na te zawody, bo no. Tak tutaj nie tego, ale o kurwa, już przerzuca no kurde, kłamoty. Liczę na niego, Adam, ja też, do roboty, też. Liczę na tak, ciebie, Adam. Bo kurde, ty jesteś tym z jednych koni, którzy siedzą w domach i... Dokładnie, ten co nie chce wyjść z piwnicy. Tak. No dobra. To co, wszystko wiemy, tak? Wszystko chyba omówiliśmy, co chcieliśmy. Wszystkim życzymy miłej zabawy. Ja czekam na pierwsze filmy. I się ja bawimy. Również. Dobra. No, na twój też. Nie, no ja tak no. Raczej trochę pójdzie, daj mi chwilę. No masz do końca miesiąca czas. Do końca miesiąca mam czas. To. Dobra, może u was nagram? Jak no, będę, będziesz u nas. No. Będę miał dużo czasu. A ten... A no chyba tak zrobimy, bo to zawsze lepiej się u kogoś w klimacie, w kolebce, tak. Tak, w kuźni. W klimacie, w kuźni, zawsze się jak jest na klimacie, to lepiej się dźwiga. Chyba tak zrobię, no. No i u ciebie mogę, masz ten, ty masz jakąś gąbkę, żeby rzucać? Ale tam u ciebie nie możesz robi problemu sobie, chyba, nie? Możesz sobie rzucać ile chcesz. To... No właśnie. Nie, bo u mnie tak strach trochę z wysokości, z nad głowy zrzucić 6 dych. Nie, u nas... To nie wiem, czy to wytrzyma te 4 centymetry. U nas są gumy, dechy i wylewki, tam jest chyba z metr. Aha, no to nie ma prawa no. się nic wydarzyć. Nie, na no spokojnie. Dobra. No dobra, żeby nie bić piany, nie przedłużać sztucznie tego. Słuchajcie, dzięki za uwagę dzisiaj. Widzimy się w kolejnym odcinku naszego podcastu, który ukaże się, nie mam pojęcia kiedy, jak będzie o czym pogadać, to wtedy się spotkamy i pogadamy. Chociaż wypadałoby jakiś merytoryczny w końcu coś o czymś pogadać albo kogoś no wiesz, zaprosić. Mamy umówionych trochę gości, trzeba by było w końcu to realizować. Nie? Trzeba by było ich, no właśnie. Znaczy z tym umówieniem to też tak jest, że wiesz, ci goście coś się wcale nie pchają. Wcale się nie no pchają. Nie mają, nie mają czasu, są umówieni, ale trzeba ich też łapać. Albo za mało fajni jesteśmy, ale to zobaczymy. Może. Znaczy ja jestem fajny, to może twoja wina jest. No dobra. Dobra, słuchajcie. To było na tyle dzisiaj. Dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Nie zapomnijcie subskrybować kanał, kliknąć łapę w górę i dzwoneczek, żeby wiedzieć, że znowu coś wrzuciliśmy. Link do naszej grupy na Facebooku Dźwigam Kettle jest również w komentarzu. Przepraszam, w opisie do tego filmu. Także serdecznie zapraszamy na grupę. Jest nas już ponad 1000. Tak, i tutaj przy okazji wspomnijmy, że gdyby ktoś nie mógł trafić na, słyszy ten podcast jadąc samochodem i tak dalej, a nie może trafić na materiały, no to na pewno są na Dźwigam Kettle.
materiały. Tak, wszystkie wydarzenie, regulamin, Aha, ten tak, na podcast, grupie, tamten film. tak, Wszystko jest na Dźwigam Kettle, tak. Warto się dołączyć. Wszystkie linki do filmów, wydarzeń i tak dalej zawsze tam jest. Najczęściej będzie podpięte gdzieś na górze grupy. Mhm. Podcast, jeżeli ten i każdy inny. Pamiętajcie, że wrzucamy też na Spotify. One raczej nie wymagają wizji, więc możecie samo tylko słuchać i na Spotify w samochodzie można to sobie elegancko odsłuchać. Także polecamy się i do zoba w następnym odcinku. Pozdro! Pozdrawiamy. Hej. Dziękuję.